Witam Państwa. Znaczy witamy, tutaj to mamy całe towarzystwo. Mamy Wiolę, mamy tutaj kolegę Jacka. I chcemy dzisiaj poruszyć kwestie prawne. One są wbrew pozorom bardzo ważne. Jest coś takiego jak prawo morskie, które jest dość znane w internecie, tylko nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że ono funkcjonuje i można to nawet wykorzystać. Będziemy też mówić o, trochę powiemy o czasie. Dzisiaj jest pogadanka i wszystko, co tutaj będziemy mówić, to postaramy się zalinkować te wszystkie dane i opowiemy sobie właśnie o czasie, ale to, o czasie to po prostu będzie tylko fragmentarycznie, ponieważ no, ten temat jakby się wyłania, ale on tutaj wypłynął przez kwestiach prawnych. To mogę tylko zajawkę powiedzieć, że czas nie istnieje, ale został on nam narzucony. No i zaraz do wszystkiego dojdziemy, bo ponieważ no, dzisiaj jest ta pogadanka, no, więc mamy gości i na mocy właśnie tego wszystkiego my po prostu stwierdziliśmy, że dużo się dyskutuje, ale trzeba w końcu to powiedzieć. Państwo piszecie komentarze, na mocy których też są bardzo ciekawe. No, postaram się na niektóre odpowiedzieć. I to zaraz wypłynie sprawa właśnie odpalenia pałacu, jakie to są skutki prawne odpalenia pałacu, ale na razie zostawmy to prawo morskie. Teraz zaczniemy od tego prawa morskiego. No i tutaj poprosimy Jacka, co zauważyłeś, wyczytałeś, co, jak to się ma praktycznie, co się tutaj dzieje, a za chwilę Wiola też nam tutaj uzupełni te wiadomości. No to teraz, Jacku, poprosimy Cię, coś tam powiedzmy wygrzebał i co Cię zainteresowało? Przeglądając strony w internecie, szczególnie związane z niebocentryzmem, nie ukrywam, że Mariusz zaraził mnie tym tematem, będzie ze 4 lata temu już. Przeglądając filmy na YouTubie, znalazłem taki niepozorny link do filmu Prawo morskie, nowoczesne niewolnictwo. Przyznam szczerze, że odpaliłem to, czytałem tak troszkę może nie ze zrozumieniem, natomiast włos zjeżył mi się na samym końcu, gdzie był komentarz autorki, to pani napisała, że tak naprawdę to prawo morskie, mimo że wszyscy żyjemy na lądzie, jednak nas obowiązuje. I co kruczek jest w tym, że można się zrzec tego prawa na rzecz prawa naturalnego, jak Mariusz mówi, czyli tego danego przez najwyższego, tylko że niestety żaden notariusz nie jest w stanie tego zrobić. Oni temat znają doskonale, przynajmniej tak pani autorka tego filmu twierdzi, natomiast żaden notariusz w Polsce tego nie podpisze. Co wystarczy zrobić? Otóż złożyć oświadczenie pod przysięgą w obecności trzech wiarygodnych świadków. I co w tym oświadczeniu trzeba zrobić? Trzeba napisać, że niniejszym oświadczam, że ja, przykładowo Stefan, ale nie Kowalski, tylko z domu Kowalski, oświadczam, że jestem przy życiu i od dnia urodzin nie byłem zagubiony w czasie ani na dalekim morzu. I to oświadczenie podpisane przez siebie oraz tych trzech świadków dajemy tam, gdzie jest nasza metryka urodzenia. I to powinno w świetle prawa nas wyzwolić od tego nieludzkiego prawa, które tak naprawdę czyni z nas niewolników, no chyba diabła, mogę to powiedzieć. To tyle. No i teraz tak, w porządku. Bardzo dobrze, bardzo dobre wnioski. No bo część z Państwa pyta, no co dzisiaj możemy robić i tak dalej. No a więc no, co można takie rzeczy zrobić? No, no słuchajcie, no można. Ja przerobię też ten temat z czasem. Akurat jestem już w Polsce, jesteśmy już w Polsce, więc po prostu można się w takie rzeczy, takimi rzeczami zajmować. Też są bardzo frapujące, ale teraz tak. Jeszcze tutaj, jak żeśmy rozmawiali, powiedziałeś, Jacku, o takim szczególe, że żaden notariusz takiego oświadczenia nie podpisze. Nie podpisze. Nie uprawomocni. I nie uprawomocni. O, co ciekawe. Stąd wniosek jaki? Że oni wszyscy wiedzą. Doskonale o tym wiedzą. Czyli wszyscy są świetnie zorientowani. No dobra. I poinformowani. I poinformowani. Teraz Wiola tutaj
opowie nam o pewnym doświadczeniu, tak? No, że ktoś odnosi coś... prawa morskiego. Tak, tak? Odnosi prawa morskiego, tak. Odnośnie prawa morskiego, ja kiedyś obejrzałam film, bodajże on działa się rzecz w Kanadzie, gdzie mężczyzna, będąc na sali sądowej i traktując salę sądową jak statek, ten, który pływa. Dawniej robiono z drewna. Tak, zresztą zwróćmy uwagę, że sale sądowe są jakby upodobnione wyglądem do statku. Takiego sprzed 200-300 lat, drewnianego. One zawsze, sale sądowe są wyposażone w jakieś tam drewniane elementy, czyli tam, gdzie siedzą sędziowie, to jest wykonane z drewna. Te ławy, gdzie siedzą tam oskarżeni, nieoskarżeni, czy tam powodzi i pozwani i tak dalej, prokuratorzy, też są z drewna. Także na pewno jest w tym dużo prawdy, że to jest na styl właśnie zbudowane statku. Aha, ja często widziałem też właśnie z tymi drewna. Nie jest pusta ściana, to jest ciekawe, tylko był właśnie drewniany wystrój. To przynajmniej ja kiedyś widziałem, że był drewniany wystrój, po prostu taka boazeria drewniana zrobiona. No, no, ale to takie moja dygresja tutaj, nie? No dobra. W każdym razie na tym filmie był mężczyzna, nie powiem Państwu dokładnie o jaką rzecz tam chodziło, czy on był jakoś tam oskarżony za jakieś przestępstwa kryminalne, czy o jakieś inne przestępstwa, w każdym razie był oskarżony. I tak się stało, że sędzia w trakcie sprawy, która nie została zakończona przez niego, musiał opuścić salę. Sędzia opuścił salę i w tym momencie ten mężczyzna oskarżony wydał takie oświadczenie. Kapitan opuścił statek, mianuje siebie kapitanem statku i ogłaszam siebie wolnym. I wyszedł z sali. Także prawdopodobnie trzeba by było egzekwować w ten sposób, to znaczy się walczyć ich bronią, bo obowiązującym prawem to jest prawo naturalne, natomiast to prawo morskie obowiązuje już od setek lat, gdzie my o tym praktycznie nie wiemy, a oni się rządzą tym prawem, a nie innym. Tak. Można walczyć ich bronią, o, w ten sposób. Jeszcze tutaj jest właśnie, odnośnie tego kwestii prawnych, to też, to wynikało też z niektórych Państwa komentarzy. Sprawa dotyczy właśnie tak. Co się stanie, jak będzie odpalony pałac? Ten pałac będzie powoli odpalany i powoli będziemy widzieć, będą się wyłaniać kontynenty. Niektórzy wręcz zażynają się piłą tarczową, że tego nie będzie i tak dalej, w porządku, nic nie będzie. Natomiast wszystko jest zgodnie z prawem. Jeżeli powstała era diabła w momencie, kiedy diabeł 25 grudnia według, powiedzmy, tego kalendarza, bo to mniej więcej zgrany jest czas, ustanowił swój czas, to znaczy swoją erę, erę diabła. I ta era diabła, ona się powoli kończy. Już wiemy o tym, że słońce przygasa i jest, musi być, żeby ludzie się nie połapali i nie zadawali pytań, musi być, muszą być robione wzmacniacze słońca, które będą jakby dalej ludzi trzymać w niewiedzy tego, co się dzieje. Bo, przepraszam, głównie o co tutaj poszło? Dlaczego się robi wzmacniacze słońca? Ponieważ to też jest kwestia prawna. Jakby ludzie będą zadawać zawsze pytania i temat tych sztucznego słońca, tych wzmacniaczy słońca, to jest znany już od 1,5 roku w Stanach Zjednoczonych, tylko tam to było po prostu, no co, no Amerykanie tam podyskutowali, porobili fajne filmy, no i pytanie, co dalej? Otóż, o czym to świadczy? O tym świadczy, że na mocy prawa kończy się już prawo diabła i rozpocznie się prawo naturalne Ojca Najwyższego, tego, który mieszka w kuli. W momencie,
pałacu, tego powolnego odpalenia pałacu, powstaje już, będzie funkcjonować prawo naturalne, prawo najwyższego. I wtedy na mocy tego prawa naturalnego będzie można tak wyłączyć diabła, demonów, wyrżnąć wszystkie hybrydy, wszystko to zlikwidować, ustanowić nowy porządek. Tych szczegółów nie znamy, bo Ojciec Niebiański nikomu tego nie powiedział, jak on to zrobi. Natomiast samo najniebezpieczniejsze dla systemu, dla wszystkich hybryd, dla całego tego diabelstwa, tych wszystkich czynicieli zła, takich tam zajadłych kłamców, to jest właśnie zmiana systemu prawnego. Ale tu widzę, Wiola mi tutaj macha ręką, chce coś powiedzieć, ja już się czyli chwilowo się wyłączam, bo ja bym jeszcze gadał, spokojna głowa. Ale teraz dam głos Wioli. No bo przy okazji, kiedy mówimy o odpaleniu pałacu, ja bym chciała Państwu powiedzieć, żebyśmy nie oczekiwali żadnych cudów i żadnej bajki. I tak jak nam to opisano w Biblii, albo gdzieś tam. Będziemy mieli raj na ziemi i tak dalej. Każdy sobie to wyobraża jakoś tak, że będą jakieś takie spektakulary. Tak. Powiem Państwu, że ja wiem, że niektórzy się bardzo denerwują, kiedy ja wspominam o swoich wizjach. No ale są tacy, którzy lubią o tym słuchać, więc skieruję się właśnie do nich w tym momencie. Ale miałam wizję pałacu, który wyglądał jak księżyc w ostatniej fazie, nie, to początkowej, przepraszam, bo to był tak jak w nowiu. Więc to był kawałeczek takiego bananka i nie tak jak księżyc postrzegamy, czy słońce, ja to widziałam nad głową. On był bardzo bledziutki, taki prawie przezroczysty. Też można porównać do księżyca, chociaż nie jest to najlepsze porównanie, ale można porównać do księżyca w momencie, gdy już jest widno, a jeszcze czasem widzimy księżyc i on jest taki przezroczysty, taki bardzo blady. Moje zrozumienie odnośnie tej kwestii jest takie, że pałac będzie odpalał się bardzo powoli i będzie to bardzo naturalne zjawisko. To nie będzie tak, że nagle zobaczymy wielką, piękną, złocistą czy opalizującą kulę. Nie, on się nam pokaże bardzo naturalnie, będzie wyglądał bardziej jak planeta. Dlatego pewnie demoniści straszą tą planetą X i Nibiru. Tak, demoniści straszą. Tak. On będzie się odpalał powoli. W miarę jak on będzie się coraz bardziej stawał widoczny, to zaczniemy dostrzegać na niebie kontynenty. Tak, po drugiej stronie po prostu. Tak, dopóki nie zobaczymy w pełni pałacu i dopóki jeszcze te kontynenty nie będą widoczne, to system będzie trwał. Najlepszy. Tak, system. Będą nas okłamywać i tak dalej, i tak dalej. Tak, system będzie się bronił, on się w tej chwili tak samo broni. Proszę zwrócić uwagę na taki szczegół, też Państwo to piszecie, że no dużo piszecie o chemtrailach, o tych opryskach i tak dalej. Słuchajcie, to już jest przeżytek w tym sensie, że jest lepszy bajer, żeby ludzie nie oglądali nieba, bo zauważam, że ludzie oglądają intensywnie niebo. Na tyle, na ile można. Teraz mają lepszy bajer, tak zwane sztuczne chmury. Ale to nie są też chmury chemtrailsowe. Nie, to jest zupełnie inna bajka. I je widać, one są właśnie takie różne, różnych kształtów, różnych kolorów i tak dalej. To jest wszystko, zauważacie po prostu, że jest bardzo takich tych dni słonecznych coraz mniej i tak dalej, bo można zobaczyć. Słuchajcie, można dużo rzeczy zobaczyć. My wracaliśmy z Holandii, zatrzymaliśmy się w Słubicach. Następnie ruszyliśmy w stronę Poznania na drogę 11. Mieliśmy do niej dojechać dopiero na południe Polski. To na przykład ja miałem takie właśnie doświadczenie, ponieważ te LEDy widać. I to widziałem tutaj dwa razy, zaraz Wam tutaj opowiem. Te LEDy widać, ten wzmacniacz słońca. I wjechaliśmy, no ja wiem, od Słubic przejechać może 50-60 km, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, zatrzymaliśmy samochód. No i coś mnie tknęło, znaczy szłam po wodę mineralną na stacji benzynową, no ale coś mnie tknęło, a sobie popatrzę powiedzmy na to słońce.
No było wtedy tam, dzień był słoneczny. No oczywiście to było też takie wszystko przymglone przez jakby słońce przez mleko, ale ponieważ mam te kontrowersyjne okulary, którymi się wszyscy jarają, nawet hybrydy się tam jarają, że najlepiej oczy nie pokazać, bo nie pokazuje oczu. No teraz akurat mamy oczy, a więc widzicie oczy i tak dalej. Widzicie sposób mówienia i tak dalej, gestykulacje i tam cuda na kill. Znaczy demoniści to tam powiedzmy woją hybrydy po prostu, ponieważ im się nie podoba tematyka filmów, no to muszę jakoś reagować. Agentura też, oni się to tam włączają powiedzmy na zasadzie automatu, ale nie jest to istotna sprawa. Coś mnie tknęło, ja szedłem do stacji, obracam się i patrzę. I tak sobie popatrzyłem na słońce, przymrużyłem oczy, tak żeby po prostu jeszcze polepszyć ostrość. Sześciokąciki tam w tym obrysie były jak najbardziej widoczne. I to widziałem dwa razy, wtedy na A2, ale tutaj gdzie mieszkam, to jest szerokość 51 równoraźnik, plus minus, tam drobne szczegóły są. No to też wyszłem z garażu i też właśnie coś mi wzięło, no to sobie obejrzę to słońce. No i rzeczywiście migotają właśnie te LEDy, nie? Także to są rzeczy, które są widoczne. A więc tutaj jeszcze, no i teraz tak, no i ponieważ no, to jest, co jest fakt, tutaj jeden z komentujących to był na przykład taki do przodu, jeszcze był lepszy powiedzmy ode mnie, bo on to widział o pierwszej w nocy, te włączone LEDy, i napisał ten komentarz pod tym ostatnim filmem, że on efekt był powalający. A więc widział to o pierwszej w nocy, kiedy z Polski jechał do Włoch, bo tam woził ludzi. Ten komentarz możecie znaleźć. Ja go nawet wrzucałem na Facebook. Po prostu na terenie Austrii, środkowej Austrii, po prostu, bo skąd to jest wiadome? No to bo ludzie mniej więcej wiedzą, gdzie te urządzenia są przytwierdzone do szkła nieba. No niektórzy mówią, że to jakieś tam jakieś teleskopy lustrzane, takie różne pierdoły tam piszą. No bo, a co mają napisać? No ale no w każdym razie on to widział, no i po prostu on powiedział, że to jest efekt, był powalający po prostu. Efekt był powalający. Osoba, która to widziała, napisała komentarz, że to. I stąd też wiem po prostu, że półtora roku temu w Stanach to jest, powiedzmy, to był swoisty hicior i były wielkie dyskusje na ten temat, no ale teraz wiemy to zupełnie inaczej, bo niebocentryzm, bo Amerykanie, no co, porobili zdjęcia, no sprzęt mają i tak dalej, cuda na kiju, tam mogą obserwować to i tak dalej. W tym jednym z tych ostatnich filmów, czyli pod ostatnim film w opisie jest właśnie tam, opisałem specjalnie ten film, gdzie po prostu to jest, to wisi, przytwierdzone do szkła nieba i to widać, że to jest potężne, to ma gdzieś mniej więcej kilometr średnicy albo dwa, no tam już tak widać skalę, bo to jest na tle góry, a więc możecie sobie to obejrzeć po prostu, to nie tylko to zdjęcie, co ja zrobiłem w filmie, tak przybliżenie, a po prostu jest oryginalne po prostu zdjęcie, z pewnej odległości to wisi nad środkowymi Stanami. No, a więc tak, to są te rzeczy, nie? A więc ogromny wysiłek systemu polega na tym, żeby jakby ukryć koniec ery rządów, diabła, wszystkich hybryd, tych iluminatów, czy jakieś tam to wszyscy tam nazywają po swojemu. Te rządy dobiegają już końca, a więc na mocy tej umowy, która była kiedyś, o której mówiłem, jest czas na udowodnienie swojego. Jeżeli ma, czyli dam taki przykład, bo to też dyskutuję. Jest nauczyciel, są uczniowie i jeden z nich się buntuje, bo on twierdzi, że słuchaj, ty jesteś nauczyciel, ty wiesz co lepiej zrobię, ty wywalaj za drzwi, ja zajmuję twoje miejsce, ja będę lepiej rządził. On oczywiście ma cała jest klasa, są uczniowie, to są też demony, zbuntowani anioły, bo cała klasa się zbuntowała. A więc jest czas na udowodnienie swoich tez, że jesteś lepszym Bogiem, ja jestem lepszym, a ty możesz out. Wypada z gry. No i ty, natomiast Ojciec Niebiański mówi w ten sposób. W porządku, masz określony odcinek.
historii, na mocy której możesz to udowodnić. Nie udowodnisz, idziesz do piachu, znaczy ten dla diabła demon to inaczej się nazywa, to bardziej jest wyłączenie. Zostajesz, nie ma ciebie i nie ma twoich dzieł, wszystkich, które ty stworzysz, i nie ma twojej cywilizacji. Czyli nastąpi zmiana władzy i wtedy wszyscy ci, którzy dzisiaj uzurpują sobie, że oni tak budowają, to jest tylko władza tymczasowa. No i właśnie chodzi o to, żeby już nigdy, żaden człowiek, właśnie po to się robi te ledy, żeby ludzie właśnie już na ten temat nie dyskutowali, żeby nie pytali i żeby nie oczekiwali, bo ten czas jest stosunkowo bliski. Jak już takie rzeczy się robi, to ten czas jest odpowiednio bliski. Poza tym ja Państwu powiem, że dzieje się cały czas coś. Coś się zawsze dzieje. No mamy tutaj kwestie prawne. One tak wypłynęły właśnie w tej kwestii. A więc jest takie prawo obecne. To są rządy diabła, demonów. To jest jego cywilizacja. I ten czas już dobiega końca. Słońce coraz słabiej świeci. Po to się robi te wszystkie ledy, żeby właśnie ukryć koniec umowy. To trzeba było przed ludźmi ukryć. No i z tego, co ja zauważyłam, to coraz trudniej im ukryć, stąd te sztuczne chmury, coraz trudniej im ukryć, kiedy ten moment, kiedy słońce nachodzi na ten wspomagator. Na ten wspomagator, wzmacniacz. Tak. Tak. To im bardzo ciężko ukryć. Ostatnio właśnie widziałam taki widok o świcie, gdzie słońce było ukryte za chmurami i do góry strzelały dwa promienie. Jeden z LED-a, czyli taki biały promień, jak słoneczny, niegdysiejszy, a drugi obok czerwony. Także takie rzeczy widziałam. No właśnie. Obserwujcie Państwo niebo, bo tak. Są takie sytuacje, gdzie na przykład przez tydzień czasu mamy świt o danej godzinie, a na przykład w następnym tygodniu mamy świt o innej godzinie. O innej godzinie. To znaczy się, ale to są bardzo duże rozbieżności. Tak, gdzieś z półtora godziny chyba. Tak, nie? Tak, z półtora godziny. Tak. I wychodzi na to, że na przykład jednego tygodnia mamy świt o, dajmy na to, no w Holandii tak było, o 7, a miał być de facto o 7, o 8.30. A on już był o 7.30. A w następnym tygodniu ten świt jest rzeczywiście o 8.30. No i naprawdę takie sytuacje się zdarzają, że wystarczy to obserwować i po prostu być czujnym. I zobaczycie Państwo, z księżycem też są różne numery. Tak, cały czas coś się dzieje i właśnie cała sztuka systemu po to, żeby Państwo nie żyli tym, odwraca się uwagę. To jest jakieś tam problemy, jakąś tam ustawę, IPN i różne rzeczy. Po prostu odwraca się uwagę, stwarza się specjalne jakieś takie problemy, żeby odwrócić im uwagę od właśnie tych kwestii prawnych. Żeby nikt tych kwestii prawnych, no wiadomo, ludzie pracują. Przychodzą do tego. Zobaczcie nawet w telewizji, coś akurat ja nie oglądam telewizji, ale akurat wczoraj włączyliśmy. Akurat chciałem wiadomości obejrzeć. I wczoraj, słuchajcie, to dopiero był numer. Można przypuszczać, że starają się przyzwyczaić do nowego widoku. Proszę bardzo, czołówka tego, czyli no, dziennik telewizyjny, nie? Wiadomości. Program pierwszy. Pytanie, co w tle? Ledy. Czyli przyzwyczajają do... Oswajają do widoku ledów. I to piękne takie zdjęcie to zrobione z ledami, po prostu mistrzostwa świata. Pewnie po tym filmie zaraz te ledy znikną, ale mniejsza o to, wczoraj były. Bardzo dobrze widziałem. Czy to może wyjaśnić, że to nie chodziło konkretnie o ledy, bo ktoś to tak. Może opatrznie zrobił. Nie, to nie chodzi o to słońce takie zachodzące tak. W tych dziwnych barwach. No, tak, w tych barwach i w takich z tymi takimi promieniami takimi po prostu ledowymi, o właśnie w ten sposób. Nie? Tu o to chodzi, bo to w sumie tam no, ten z wiadomości to tam mówił inne rzeczy różne, ale w tle miał po prostu podprogówkę. No, wszyscy się mają przyzwyczajać, nie? No i co jeszcze tutaj chcę kwestię? To może byśmy wrócili jeszcze do tego prawa morskiego. Może Jacek ma jeszcze jakieś pytania? No, znaczy, no,
Na jedno pytanie mi się nasunęło, ale powiedziałeś, że musisz się zastanowić a propos tego stwierdzenia, nie byłem zagubiony w czasie. Aha. Wróćmy może do tego tematu, bo ten temat jest taki dość frapujący. Czas, to jest kwestia czasu. Ponieważ jak mówisz, czas praktycznie nie istnieje. Nie praktycznie, tylko na pewno nie istnieje. Na pewno nie istnieje. On został nam sztucznie narzucony. Jest to tylko w naszej wyobraźni, tak? To znaczy się nam go narzucono, bo diabeł stworzył słońce i księżyc. Księżyc i słońce określają czas. Więc jeśli kiedyś nie było ani słońca, ani księżyca, nie to było czasu. No dobra, no zgadza się, no, logiczne. Tak. Okay. I tutaj jest bardzo, właśnie w tym oświadczeniu, jest bardzo duża ciekawostka. Słuchajcie Państwo. Niniejszym oświadczam, że ja, taki i taki z domu, taki i taki, że jestem przy życiu i od dnia narodzin nie byłem zagubiony w czasie. Ho, ho. No. To jest słuchajcie, argument. To jest argument. To jest argument. Tak, dlatego, że czas nie istnieje. Nam został on sztucznie, tak, sztucznie narzucony. I tak de facto my jesteśmy zagubieni wszyscy w czasie, tak? Tak. Ja może następnym razem, bo my się tak przymierzamy z tym czasem, ale ja jeszcze wiele spraw muszę przemyśleć odnośnie czasu i my musimy oddzielny film na temat czasu zrobić, tak, na temat czasoprzestrzeni, na temat innych wymiarów. Tak, bo też to się... Mnóstwo innych rzeczy związanych jest z czasem, który de facto nie istnieje i stąd na przykład mamy różne efekty Mandeli, jakieś zapętlenia i tak dalej. I różne rzeczy. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale to o tym powiemy może następnym razem, bo to jest na dłużej. No to co? Chyba tyle. Gdyby Państwo jeszcze coś potrzebowali, ja tutaj dziękuję wszystkim za maile i tam zwracanie uwagi na różne rzeczy i komentarze. Jak najbardziej zapraszam do komentowania, możecie tutaj pisać, tam słuchajcie, hejterzy, mile widziani, oni są rewelacyjni. Słuchajcie, hejterzy to jest miodzio. Powiem wam, dlaczego to jest miodzio, hejterzy. Bo od razu widać sposób myślenia i dążenie do czegoś. Do czego oni dążą, powiedzmy. Jak się zawraca wisły kije, to już wiadomo, o co chodzi, nie? Ale zawsze oni, przynajmniej jestem zorientowany, jesteśmy zorientowani, w tym, z czym jaki oni mają problem i z czym sobie nie mogą dać rady. O, może tak. No to tyle. Oni po prostu się boją osądzenia. No dobra, to tyle. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.